Waldemar z Rolnik Szuka Żony pokazał, jak się bawi na imprezie karnawałowej. Na wydarzeniu zabrakło jednak Doroty, co nie spodobało się niektórym internautom. Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia z imprezy karnawałowej, w której uczestniczył Waldemar z 10. edycji randkowego show TVP. Internauci nie widzieli jednak na nich Doroty, co bardzo ich zaniepokoiło. Pod postem rolnika rozpętała się burza, ukochana Waldemara musiała interweniować. Co się stało? Waldemar z Rolnika na imprezie bez Doroty. Waldemar jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 10. edycji miłosnego hitu TVP. Uczestnik show wzbudzał wiele emocji w programie i po jego zakończeniu wiele się nie zmieniło. Rolnik postanowił wybrać Ewę, która z biegiem czasu nie okazała się dobrym wyborem, dlatego postanowił odezwać się do Doroty. Para już od dłuższego czasu się razem spotyka, a swoim szczęściem chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Niestety zakochani nie mogą widywać się codziennie, ponieważ dzieli ich niemal 300 km, ale starają się regularnie spotykać. Ostatnio Waldemar z Rolnika bawił się na imprezie bez Doroty, co wywołało niemałą sensację. Waldemar z Rolnik Szuka Żony chętnie udostępniał zdjęcia i relacje na swoim Instagramie z imprezy karnawałowej, w której wziął udział. Wielu internautów oburzyło jednak to, że nie towarzyszyła mu Dorota. Pod jego postem rozpętała się dyskusja, jedni go atakowali, a drudzy bronili. Na szczęście wśród zgryźliwych komentarzy pojawiły się również te pozywy. Rolnik usłyszał wiele komplementów i okazuje się, że wiele osób ma o nim bardzo dobre zdanie.